Halo? Witam wszystkich. Ja jestem Marcisa, wy jesteście wy, ja jestem chyba chory. Tak mi się wydaje, na szczęście zaraz się zaczyna. Zaczynają święta i będę mieć taką przerwę w robocie. Tak, to jest metro. I pierwsze i najważniejsze, czy tu gdzieś mogę wybrać sobie. O, jest tekst. Polish i voice. Wybierzmy może sobie Russian? O, może Ukrainian. Russian weźmy. Zostawmy resztę tak jak jest. Aha. Jak najbardziej. O, jest już pięknie, proszę bardzo. To jest Metro 2033 Redux. Giereczka, która wygrała w ankiecie. No. Fajnie. Jak najbardziej fajnie. Jest to gra na podstawie luźnej podstawie książki Dmitrija Głuchowskiego. Z tego co pamiętam, całkiem spoko. Dawno w to grałem, dawno to widziałem i fajnie by było zagrać sobie jeszcze raz. Książkę czytałem. Oj, sporo lat temu już będzie. 4 co najmniej. Pamiętam w bibliotece kiedyś znalazłem taką bardzo takie fajne wydanko z mapką z tyłu, co rozdział lubiłem sobie zajrzeć i zobaczyć jak to, skąd dokąd się akcja ruszyła. I zdziwiło mnie bardzo, że w książce to ogólnie mało akcji jest, ale to do tego wrócimy. Dobra, najpierw zacznijmy grę. Wybierz styl gry, przetrwanie bądź Spartanin. Co? Przetrwanie to jest tak. Niska dostępność amunicji i filtrów, bardziej zajadła walka i trudniejsze działanie z ukrycia powodują, że tryb przetrwanie daje prawdziwy posmak przerażającego świata Metro 2033, w którym wind ma wyczerpania zasobów i śmierci w walce nie odstępują gracza na krok. Tryb Spartanina. Metro Last Light łagodzi nieco rygory walki i działania w ukryciu. To najlepsza opcja dla graczy ceniących sobie wartką akcję i zmiany. Łatwiej jest też znaleźć amunicję wity i na sobie. Czy to jest Metro Last Light? Czekajcie. Nie, 2033 Relax. Dlaczego to jest tryb z Last Light? Weźmy, zagrajmy w przetrwanie, może będzie śmieszniej. Bo rozumiem, że przetrwanie to jest normal, a Spartanin to jest bardziej action niż survival, cokolwiek. Tak. I tu jest tryb trudny. To jest dopiero poziom trudności. Normalny, trudny, stalker trudny. Czy można zmienić tryb, poziom trudności w trakcie? Bym sobie zagrał na trudnym. A zróbmy to. Okej. W tunelu stanowiło się chłodniej. My z Mianikiem podnimali się bliżej i bliżej k powierzchni. Przez minutę my должны byli okazać się na wierchu, na jedynie z wojącym wietrem. Наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Так. Oczywiście. В игре вчелами się в Артема Артема. Артема chyba się wymawia, co nie? Chyba jo. Zobaczymy, jak będą wymawiać to postaci. Chyba tak się to wymawia. Czyli. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Jeżeli dobrze pamiętam fabułkę, to Artyom jest po prostu jakimś frajerem ze swojej stacji metra. Stacja metra to jest taka wioseczka.
w tym świecie. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Война нуклеарная допроводилась в поверхне. Ох ты холеру! Открывай гермоворота, я прикрою. То coś не может пережить. Chyba nie był najlepszy pomysł, żebym wracał do tej gry. Pamiętam, że Metro samo w sobie, 33, była dość piękna. Dobra, kręcimy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać Redux, bo 33 ogólnie była dość mordercza dla wielu PC-tów w swoim czasie. Kontrol, żeby kucnąć, okej. Poszeburszy po jasikam, wdruk znajdziesz to polezne. W jakich skrzyniach? Ty. Gotów, Artём. Za mną. W sumie to bym jeszcze coś otworzył. O, więcej amunicji. Trzeba zbierać amunicję. Dawaj. Podewką latarka, dobrze. No wsio, dawaj na wierzch. Nie pamiętam, jak mi ta gra wpadła w ręce. Czy ją kupiłem na jakiejś przecenie, czy może zgarnąłem? Skąd? Tak. Похоже, nikogo nie doma. Nie zabudź nadzieć przeciwgaz przed wychodem na bazę. Przeciwgazowa już teraz? My почти na miejscu. To koncertny zal. Odsюда do baszni dwa szaga. Okej. Zaryżaj oruże. Wiecie co? Może bym trochę zwiększył głośność dialogów? Okej. Okay. Koledze. Co? Więcej kolegów. Co to jest w ogóle za broń? Pewnie jakiś... Jakaś wariacja kałasznikowa. AN-94. W tej ciemności nic nie widzę. Dawaj-ka należem. Pociągniesz sam, czy mam ci pomóc? Mam pomóc. Okay. Dlaczego wybrałem w ogóle wersję rosyjską? Dla wczówki? Nie, bardziej dlatego, że w wersji angielskiej jest dość znany problem, że gówniaków, bąbelków tak zwanych, grają jacyś staruszkowie. My uważnie, powtarzam, my uważnie. Grupa wydwinęła się. Prijom. Tak точно, oni na связи, mówią, że przybliżają się do baszni. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как вы? Что? Что стало? What the? Что это за шум? Ты откуда взял? Какого черта? Jest nas czterech. W sumie można by sobie zrobić wam. Czy to co mi się przyjrzeć bliżej tej broni? W sumie to za cholerę nie mam pojęcia co to jest. Zwroty do cholerstwa. Jaki moment gry to jest? Znaczy fabuły, jaki moment to jest? Po bibliotece. Nie podchodź. Gra mi kazała wymienić filtr. Filtr to wymieniłem. Misja mi się kończy. I wyjechałem myszką poza ekran. O, będę tego nienawidzić. Wyjechałem myszką poza ekran i mi się gra zmienił.
Shit. Shit. Daj mi tą brońkę. Co do chuj? A dobra. Znana, pamiętna scenka. No właśnie. Метро — это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Tak, tak jak mówiłem, jest to świat postapokaliptyczny, w którym ludzie kryją się w metrze. Żyją na stacjach metra. W takich quasi wioseczkach żywią się grzybami, żrą mięso świń, żrą wieprzowiny, się mówi. Ja co zapamiętałem najbardziej z tej serii, to herbatę z grzybów. Herbatę pieczarkową. O. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Протак есть кимś в rodzaju strażnika? Пойдем, Артем, пойдем. С того, что помню, то... Дерьмо, свиньи, витамины. Я ничего не сиди при ту... Его працом было сидение при туннелю и выпатривание, что кто-то не лезет. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют, да и сожрут. Давай послушаем Хантера. Сереженьку моего никто не видел. Сережа! Прошлой ночью они снова попали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Мам, все под контролем. А долго нам еще ждать? Артем, пойдем. Ну и да, и да. Леша, боже мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Посторонним нельзя. Петр. Что с Алексеем, не знаете? Петр. А, извините, не узнал. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Щема, щема. О, о-хо-хо-хо-хо. Новая нотатка. Dziennik Huntera. Pis pierwszy. Codziennie wysyłamy patrole do północnych tuneli i codziennie wracają ze stratami. Brutalnie zabijają naszych całkiem bez powodu. Niektórzy wracają żywi, lecz tracą zmysły. A jednak musimy dalej wysyłać tam naszych przyjaciół, sąsiadów i krewnych, bo tylko tak da się powstrzymać cienie. Gdy skończą nam się ludzie zdolni trzymać ich na odległość, gdy udaje im się wedrzeć na samą stację, będzie to nasz koniec. Ludzie na stacji szeptają, że nie ma już nadziei na ocalenie, że tylko przedłużamy sobie agonię. Ale Suchy, mój ojczym i naczelnik stacji wciąż ma nadzieję na cud. Powtarza, że uratuje nas jego stary znajomy Hunter. A, znasz wpis o Hunterze. Chyba. Czego mam... Z kolejna gra, na której mam na podglądzie 30 parę FPS-ów. A na nagraniu z tego, co pamiętam, tego nie widać, bo nagranie się chyba normalnie nagrywa. Hunter jest członkiem zakonu spartańskiego. To bractwo wojowników, którzy przysięgli bronić metra przed każdym zagrożeniem. Nic nie jest w stanie wzbudzić lęku w sercach tych ludzi. Przynajmniej nie było do tej pory, póki nie pojawiły się cienie.
książce chyba byli nazywani czarni, a nie cienie? Jak ranieni. Ale okej. Okay. Nikakich ulepszeni. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рубят. Хиба навед в дабингу мулим черный. Сочно. И умирают рано или поздно. Добраться. Погоди. Не выходит. Нет, okay. Нет, проваливайте, не трожьте меня. Пьёнза? Czuję pieniądze. Dzień dobry, ma pan pieniądze? Chyba nie. Skradu, skradu? Miałem czekać, ale widzę, że tu się nic nie dzieje. Тут замкнулись двери. Это Хантер. Все в порядке. Куда-то не стучаться. Давай открывай чертовы ворота. Файна брама. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольщина? Что-то страшное. Черное, да? Ten przebłysk, к черту детали. Было забрание доброй кармы, чи coś? Врагов надо до доброго закончения? Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Черт подери, только этого не хватало. Черт, уже за стенкой нашей больницы. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Есть бронь. Окей. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Слышь, мне się wydaje, że przez wentylację wlezie. O, albo tą wentylację. Skrypty. Nie ma co strzelać. A, mówiłem! Gdzie to? Muszę wyczuć, kiedy... Kiedy zaczyna padać, nie ma co za bardzo marnować amunicji. Widzę, że strzałów w łeb... Za tyle się pobawiłem. Strzał w łeb eliminuje oponenta od razu. Swoją drogą nie pamiętam, co znaczył skrót WOGN. Trzeba uważać na te szyby. Stanąć gdzieś w kącie najlepiej. O, tutaj. Jeden szybki mi chyba mogę zostawić. Kurna, trafiłem. Broń nie okłamuj mnie. Co?
конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo novusов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы потащили. Чёрт, напарень! Внешний блокпост уничтожен! Эй? Bardzo w stylu metra, sztuk metrów w stylu metra, w stylu właśnie wschodniego postapo. Wschodnie postapo jest bardziej filozoficzne. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Окей. Okay. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Dość kanonicznie na razie jest, bo w sumie tak było. Mamy znaleźć młynarza i młynarz będzie naszym senpaiem. Наконец-то! Ты, блин, w своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье в оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Okay. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц перевертоться и мечтает снова! Pieniądze, bo z tego co pamiętam, w tej w metrze amunicja do kałacha jest walutą. O, patrz, co to ja widzę i mycha mi wyjechała na drugi ekran. Świetnie. Co tu ja widzę? Toż to Metro 2033. Oto gitara, to Metro 2044. Światło? Wyłącz. Nie ma co marnować prądu. Okej, okay, cień jest świetny. Prawie tak świetny jak ten w Stalkerze. Ten Stalkerze był super. Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалею, что купил. Ты меня достала все это, чего я терплю? Говорила мне мама держаться. Чья-то стрелка проводит мне другое. Ну, например, до Перону. Давай нарисуем дом, в котором ты хочешь жить. Оборачивается, как он говорит. Девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком. Рыбаки покажем твои рисунки. Jeśli zdrowieciana wśród schować dziennik, przetrzymaj M. A, no tak, tutaj coś takiego było. Udaj się do polis i mamy, proszę bardzo, kompas, który nas prowadzi do celu misji. Jesteśmy prawie na miejscu. Udaj się do polis, odszukaj stalkera zwanego młynarzem, opisz sytuację na WGN-ie i poproś o pomoc. Karawana, weź sprzęt z zbrojowni na stacji, dołącz do karawany. Ej, fajna zapomniczka. Jak mam schować to?
Co on ma na twarzy? Dobra, mogę się napić widoczki? Chyba nie. Stop exchange. Ammunition. Trzeba kupić troszeczkę amunicji. Za 6! Człowieku! Rozwój. 6 naboi za... Nie mam pojęcia ile naboi. No co się go pisze? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделан на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Тогда надо как бы скопиться. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. То нам хиба млынаж дал. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности. Это именно латарка. Не дай бог занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все. Аптечка экстрейстрокера. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Спека. Да что сделать? Ну то сейчас что? Ну сейчас на ферон. Может, до каравана. Окей, а где та каравана? Это очень доброе питание. Вот тоже. A można dostosować sobie broń. Optyka. Trochę to kosztuje, niestety nie mam pieniędzy. Tłumik? Jeszcze więcej. Szkoda. Bo zainwestowanie w tłumik mogłoby być w sumie zajebiste. Dostanę też peron, tak? I też w tą samą stronę, czyli po prostu tędy. Ty думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я их никогда Москвы не видел. Тенды? Chyba dobrze ogarniam. Nie za dobrze najwyraźniej ogarniam te oznaczenia. Chociaż. Привет, ale fajnie śmiok. No или там еще один. Недорого. Слышь, да дай мне хоть отдышаться. Dobra, chowaj to. Oj, jest pero! Cześć imię. No co, gotów odbiegać? Da, jestem gotowy. Gotów? Тогда двинули. Точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. По местам! Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Когда пошли? Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Он еще кранчить. Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Хыва не. Это я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Оно? Так откуда ты? С Рижской! Дорогой, видите что? Мы 30 минут. Ровно.
Więc w sumie można by tutaj zakończyć. Teraz będą się dziać rzeczy, ale to wiecie, to dopiero pojutrze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, siema.